Dzień dobry. Myślę, że się zgodzicie z tym, że żyjemy w trudnych czasach. Zresztą ja sama też niejednokrotnie o tym mówię, że to są czasy i wyjątkowe, i trudne. Jakoś nie wiem, czemu tak się dzieje, że ta wyjątkowość często idzie właśnie w połączeniu z trudnością. No ale tak mamy. No i właśnie, temat uzależnień. Uzależnienia jako takie przewijały się przez nasze życie społeczne, prywatne od bardzo, bardzo dawna. Niektóre zagościły w nim bardzo. Tak jak na przykład uzależnienie od papierosów czy alkoholizm, który jest super popularnym uzależnieniem u nas w kraju i naprawdę myślę, że rzadko kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, jak bardzo negatywne i dalekosiężne przede wszystkim ma skutki. Już też kiedyś wspominałam na którymś filmiku, że wielu z moich klientów, którzy przychodzą pracować nad jakimiś swoimi problemami, w ogóle nie utożsamiają obecnych problemów z występowaniem alkoholizmu w rodzinie, gdy byli dzieckiem, w rodzinie pochodzenia, a potem nagle okazuje się, że dochodzimy do tego punktu, że wiele z naszych negatywnych przekonań wzięło się stąd, że po prostu byliśmy dziećmi w domu alkoholowym. No właśnie. Ponieważ czasy są trudne, to warto o tych uzależnieniach powiedzieć, bo rozwinęliśmy się w kwestii uzależnień. W tym sensie, że pojawia się coraz więcej typów uzależnień. Czasami mamy problem, żeby stwierdzić, czy to jest uzależnienie, czy nie. Czy od tego czegoś można się uzależnić, czy nie. Jakie są w ogóle typy uzależnień. Kiedy to jest tak, że mamy już problem? Czy jest szansa na jakąś taką autodiagnozę, którą moglibyśmy sobie zrobić? Powiecie, że no właśnie, elementem ważnym bycia uzależnionym jest właśnie okłamywanie siebie samego i otoczenia, ale przede wszystkim siebie samego, że mam kontrolę nad sytuacją, podczas gdy tej kontroli tak naprawdę nie mam. I ten moment, kiedy stwierdzam, że nie mam tej kontroli, jest właśnie tym kluczowym momentem, który może być początkiem wyjścia z tego uzależnienia. Jeśli nie dojdę do tego punktu, to ciężko będzie to zrobić, dlatego że wiecie, no pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, jak na przykład wolnej woli każdego człowieka. Więc przesyłanie kogoś na terapię z bliskich nie za bardzo ma sens w momencie, kiedy on sam nie chce sobie pomóc. Musi nastąpić czasami to spotkanie z dnem tak zwanym, żebyśmy mogli rozpoznać, że sytuację we właściwy sposób, tak, że coś jest nie tak, że sobie z czymś nie radzę, że te negatywne skutki danej aktywności na mnie, na otoczenie są na tyle duże, że nie warto w to dalej brnąć. Więc o tym wszystkim chciałabym Wam opowiedzieć i też o innych rzeczach. Oczywiście też o tym, jak z uzależnień wychodzić, więc chciałabym powiedzieć o cyklu uzależnień, bo to jest takie narzędzie, które właśnie może pozwolić Wam zatrzymać się na różnych etapach właśnie tego cyklu. Ale myślę, że to raczej zrobię w drugiej części tego filmu. Kolejne pytania to na przykład, skąd w ogóle biorą się uzależnienia, jaki jest mechanizm uzależnienia. Więc chciałabym, żeby ten odcinek służył temu, żebyście mogli lepiej rozpoznać daną sytuację u siebie, u swoich bliskich i podjąć jakiś wysiłek, jakąś próbę, żeby tą sytuację przejść, żeby ją dla siebie zamknąć, ponieważ przede wszystkim warto powiedzieć o tym, że uzależnienie to jest pewna strategia radzenia sobie z problemami, ale ta strategia jest negatywną strategią, ponieważ nie dość, że nie rozwiązuje problemu i nie rozwiązuje napięcia w nas, jakie się tworzy, które jest podstawą w ogóle wchodzenia w uzależnienie, dlatego że uzależnienie to jest ucieczka od problemu, no to jeszcze dodatkowo oczywiście przynosi nam całą masę różnych negatywnych konsekwencji. Jak już mówiłam wcześniej, i dla nas samych, i dla bliskich niesie jakieś takie ograniczenie naszej wolnej woli, czyli takiego jednego z naszych podstawowych atrybutów. Mamy ograniczone zasoby energetyczne, jeżeli kierujemy je aktywności, które nas uzależniają pod wpływem jakiegoś przymusu czy kompulsji, no to rzecz jasna nie możemy tej energii kierować gdziekolwiek indziej, więc dlatego upadają też inne obszary w naszym życiu, które tej energii również od nas wymagają. No ale dobra, nie gadamy za dużo na początku, zapraszam Was do odcinka.
Zacznę, słuchajcie, może od tego, że się przedstawię oficjalnie. I serdecznie powitam Was wszystkich na moim kanale, ponieważ być może część z Was mnie nie zna. Wiem, że są takie osoby, które tutaj regularnie mnie oglądają. Bardzo Wam za to dziękuję. Cieszę się, że możemy razem spędzać no, albo niedzielne wieczory, kiedy wrzucam filmik kolejny, albo też jakiś inny moment, który jest dla Was dogodnym momentem. Nazywam się Izabela Jung, jestem psychologiem i seksuologiem. Ważne miejsce też w mojej pracy zajmuje rozwój duchowy, ponieważ pracuję bardzo holistycznie, czyli patrzę na człowieka z różnych stron. Na tym kanale dzielę się swoją wiedzą z Wami, zachęcam Was do rozwoju samoświadomości, czy w ogóle do rozwoju osobistego. Czasami podrzucam Wam też różne metody pracy. No jakoś towarzyszę Wam w tej drodze zbliżania się do siebie, odkrywania swojej własnej mocy, czy też właściwie uwalniania tej mocy, która czasami jest w jakiś sposób zablokowana. No i właśnie uzależnienia to jest coś takiego, co powiedziałabym, że jest taką trochę nakładką na naszą wolną wolę, z naszej własnej woli zrobioną, no bo jednak przyznacie, że żeby wejść w relację albo z jakąś substancją, albo z jakąś czynnością, z jakąś aktywnością, to no jednak my sami decydujemy się na to. Z tego też powodu ja jestem przeciwniczką nazywania na przykład alkoholizmu czy uzależnienia od narkotyków chorobą. Fakt, że nastąpiły jakieś zmiany somatyczne, fakt, że jest to uzależnienie fizyczne już na pewnym etapie, to nie znaczy, że człowiek jest chory w moich oczach, tylko po prostu jest to zwykłą konsekwencją podejmowania jakichś działań. I w momencie, kiedy nazywamy osobę uzależnioną na przykład od alkoholu chorą na chorobę alkoholową, to trochę w pewnym sensie ściągamy z niej odpowiedzialność za to, co robi. Ja rozumiem to, że to jest ograniczone, prawda? No, na tym polega uzależnienie, że to jest ograniczone, ale element właśnie brania odpowiedzialności za to, co mi się w życiu wydarza, za to, co się ze mną dzieje, za moje decyzje, za moje wybory i to, gdzie jestem, jest bardzo, bardzo ważnym punktem, dlatego że tam, gdzie jest odpowiedzialność, tam jest moc. Jeżeli jesteśmy w polu ofiary, nawet tego alkoholu, co wydaje się niedorzeczne, no ale niektórzy w ten sposób właśnie myślą, że są czyjąś ofiarą, tym samym odbieramy sobie takie poczucie sprawstwa, poczucie mocy i tego, że no jeżeli ktoś mi to zrobił, albo jeszcze substancja kompletnie niewinna, coś mi zrobiła, pozwoliła, żebym się od niej uzależnił, no to tym samym tam nie ma mocy, tak? Bo to ktoś, coś z zewnątrz robi. Więc no tutaj już macie jakby pewien punkt ważny, jeżeli chodzi o wychodzenie z wszelkiego uzależnienia czy jakiegoś uwikłania się w różne sytuacje, jakim jest właśnie wejście do swojego pola mocy. Jeżeli wchodzę do swojego pola mocy, do pola odpowiedzialności, bo pole mocy jest tożsame z polem odpowiedzialności, to tym samym mogę z tej mocy skorzystać. I jeżeli wiem, że to ja to zrobiłem, czy to ja to zrobiłam, czy ja to robię w tej chwili, no to tym samym mam większe poczucie, że ja to mogę też przestać robić, tak? Skoro ja zdecydowałam się zacząć to robić, no to też mogę zdecydować, że przestanę to robić i po prostu ta decyzja ma szansę być trochę bardziej silniejszą decyzją. Słuchajcie, ja nie jestem jakaś taka definicjowa, nie przepadam za definicjami, ale jednak one w jakiś sposób pozwalają nam uporządkować to, jak myślimy o danej sytuacji, więc tutaj nie wyrecytuję Wam z pamięci definicji uzależnienia, ale mam taką definicję przed sobą otwartą, więc chciałabym zwrócić Waszą uwagę na kilka różnych punktów i te punkty sobie dalej rozwiniemy i sobie je przegadamy. Więc tak, jest tutaj napisane, że pewne cechy uzależnienia są wspólne dla każdego jego rodzaju, występują jako element obrazu klinicznego zaburzenia, ponieważ uzależnienie jest klasyfikowane w psychologii i w medycynie jako zaburzenie. Tutaj jestem akurat na stronie gemini.pl. Trzeba oddać Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, także żeby było jasne, skąd to pochodzi. Po pierwsze, zachowanie jakieś lub przyjmowanie substancji uzależniającej jest nawykowe, częste, regularne i stereotypowe. To jest ważny punkt, dlatego że dojdziemy sobie do takiego momentu, że jest pewna rytualizacja czynności przy okazji uzależnienia. I jak sobie popatrzycie na, to będzie ważne, jak będziemy mówili właśnie o cyklu uzależnień,
Jak sobie popatrzycie na swoje własne jakieś sytuacje życiowe, czy na przykład macie wątpliwości, czy się uzależniłem, nie wiem, od komórki, od komputera, od społecznościówek, czy nie wiem, od palenia czegoś, no to popatrzcie sobie też na to, czy temu towarzyszy pewien rytuał. To nie musi być jakiś wielki rytuał, ale pewne czynności są powtarzane, są te same. Zazwyczaj jest jakaś myśl, potem jest jakaś emocja i potem następują jakieś działania. No ale dobrze, nie będę wyprzedzać dalszej części tego filmu. Drugi punkt. Zachowanie lub przyjmowanie substancji psychoaktywnej ma charakter kompulsywny, czyli jest przymusowy. Jest tam jakiś przymus, jakiś taki element, że ja niby nie chcę tego zrobić, ale coś we mnie jakoś mnie ciśnie do tego, żeby to zrobić. Tak, wszystko jedno, co to jest. To może być również masturbacja, pornografia, no co tam macie do wyboru. Zabiera znaczną część czasu. Tu możemy z tym dyskutować. Czasami zabiera większą, czasami zabiera mniejszą. I trudno to zachowanie zaprzestać całkowicie i trwale. Tak, drugi punkt. Trzeci. Uzależnienie stanowi przyczynę problemów zdrowotnych, finansowych i społecznych dla osoby uzależnionej, a często również dla jej bliskich. Tutaj ten element właśnie pakowania się w kłopoty też jest bardzo ważny, bo oczywiście w tych bardziej już takich rozognionych sytuacjach, bardziej zaawansowanych, rodzina zazwyczaj komunikuje, że coś jest nie tak. Próbuje jakoś rozmawiać z nami, czy też z jakimś członkiem rodziny i zgłaszać problem, zgłaszać to, że im się coś nie podoba. Na początku, że zauważyli, że coś się dzieje, potem, że im się to nie podoba, potem są prośby, żeby zaprzestać robienia tego, potem są groźby i tak dalej, potem się zaczyna jakieś takie jeszcze większe koło, które tak naprawdę napędza jeszcze bardziej to uzależnienie. Ale tak jak mówię, do tego dojdziemy sobie w kolejnych częściach. No i czwarte, następuje fizjologiczna adaptacja, czyli tak zwana tolerancja. Czyli wszystko jedno, czego to dotyczy, to też jak sobie popatrzycie na te uzależnienia, to właściwie my chcemy więcej i więcej, tak? Jeżeli to jest pornografia, to no to wyszukiwanie jest coraz to nowszych filmów, a wiadomo, że jest w czym grzebać. Specjalnie mówię, słuchajcie, tutaj o pornografii, dlatego że to jest w tej chwili najpopularniejsze uzależnienie na świecie. To jest ciekawe, co? Może nie od pornografii, ale tak naprawdę od masturbacji w połączeniu z pornografią. Nawet większe niż alkoholizm czy narkomania. Więc widzicie, jaka jest skala problemu. Bardzo duża dostępność oczywiście na to wpływa, ale myślę, że głównym tutaj kawałkiem jest to, że orgazm jest największą nagrodą dla naszego mózgu. Też to już mówiłam wcześniej na innych filmikach. Najsilniej aktywizuje układ dopaminergiczny, czyli wyrzut dopaminy w naszym mózgu, to jest układ właśnie układ nagrody. No i dlatego to, co połączymy z orgazmem, tak naprawdę najsilniej nas uzależnia. Z takich, powiedziałabym, aktywności, które są poza substancjami. No, niektórzy twierdzą, że jednorazowe przyjęcie heroiny na przykład może uzależnić, ale to już jest uzależnienie na poziomie fizycznym. No dobrze, no to już jak sobie przeszliśmy, mamy tą definicję załatwioną, tak? Mamy zaznaczone najważniejsze punkty, za chwilę będę też przez nie trochę pełniej przechodzić. To teraz sobie przejdźmy do tego, jakiego rodzaju uzależnienia wymieniamy. Tu wkraczamy na takie pole trudne, jakim jest pole diagnostyki. Ja nie chcę, żeby ten odcinek był jakiś taki, wiecie, bardzo psychologizujący. Ja bym chciała, żeby to był taki odcinek dla ludzi i żeby on Wam jak najwięcej dawał, żebyście sobie mogli z tego jak najwięcej wziąć na swój własny użytek. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o obserwację samego siebie i tego, co się robi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiecie, no psychologowie czy lekarze czasami czepiają się słownictwa i na przykład ogólnie uzależnienie od masturbacji nie jest klasyfikowane jako uzależnienie. No nie jest nazywane uzależnieniem. To bardziej jest klasyfikowane jako jakieś uwarunkowanie się na coś, na jakieś bodźce. Więc ja tutaj będę używała określenia uzależnienie, mimo to, że no pewnie wielu psychologów i lekarzy by się ze mną nie zgodziło, że takich rzeczy się, jakby takiej aktywności się nie nazywa uzależnieniami, albo muszą one spełnić jakieś warunki w klasyfikacji ICD-10 na przykład,
pewne punkty, tak, muszą nam, nie wiem, trwać pewnie ponad pół roku i tak dalej, jakieś inne warunki. Tutaj sobie o tym nie będziemy mówili. Będziemy sobie tak po prostu rozmawiali z takim zaprzyjaźnionym psychologiem, który się z Wami podzieli tym, co wie na ten temat. Więc jeżeli chodzi o taką diagnostykę i o podział na rodzaje uzależnień czy typy uzależnień, no to na pewno nie mielibyście problemu, tak, z tym, żeby określić, albo mniejszy mielibyście problem z tym, żeby określić, co jest uzależnieniem fizycznym, no bo jakby to jest pewna grupa uzależnień w momencie, kiedy jesteśmy uzależnieni od jakiejś substancji, którą przyjmujemy. Dlatego, że tutaj nie tylko wzrasta nam właśnie tolerancja na tą substancję, tak jest przy okazji narkotyków i tak jest przy okazji oczywiście alkoholu. Myślę, że jest tak, no tak, jest tak przy okazji nikotyny również, ale dużo wyraźniejszy jest ten efekt odstawienny, tak? Czyli w momencie, kiedy chcemy przejść do abstynencji i chcemy sobie odstawić daną substancję, no to nasz organizm doprasza się o to na różne sposoby, żeby tą substancję otrzymać. No, te sposoby czasami są bardzo rozpaczliwe. Łącznie z tym, że przy nagłym odstawieniu alkoholu czy narkotyków, mówię oczywiście o narkotykach twardych, jest możliwe, że po prostu człowiek zwyczajnie umrze. Także ten organizm rzeczywiście walczy o przeżycie i te sygnały, które nam daje, szarpie się, one no, czasami posuwają się aż tak daleko, że mogą doprowadzić po prostu człowieka do śmierci, jeżeli odstawi daną substancję nagle. Natomiast jeżeli chodzi o inne grupy uzależnień, czyli uzależnienia psychiczne, emocjonalne, behawioralne, jakkolwiek je nazwiecie, to one są już znacznie trudniejsze do zdiagnozowania, zwłaszcza przez samych siebie. No, być może oczekiwalibyście tego, żeby Wam odróżnić jedno od drugich. No, behawioralne to są takie, które są związane z jakimiś konkretnymi zachowaniami, jakimiś takimi kompulsywnymi, czyli takimi przymusowymi, obsesyjnymi niekiedy zachowaniami, jak na przykład, nie wiem, zakupoholizm czy hazard. Chociaż bym powiedziała, że hazard właściwie, no to z jednej strony można powiedzieć, że to jest uzależnienie behawioralne, ale z drugiej strony no jednak też emocjonalne, dlatego że no po co my idziemy? Po co my idziemy w ogóle do tego ośrodka hazardu, do tego kasyna? No właśnie po to, żeby uzyskać pewne emocje. Więc tak naprawdę no wszystkie te zaburzenia, wszystkie te uzależnienia, które klasyfikuje się jako behawioralne, one de facto też są tak naprawdę gdzieś tam psychologiczne, czy psychiczne, czy emocjonalne. W ogóle bym powiedziała, że podstawą uzależnień tak naprawdę są emocje. Dlatego, że jak sobie popatrzycie w ogóle na to, skąd uzależnienie się bierze, jak ono się zaczyna, jak ono dalej jest kontynuowane, to wszystko się zaczyna od pewnego rodzaju napięcia, które przeżywamy, albo jakiegoś nieszczęścia, jakiegoś niezadowolenia, które jest w naszym życiu. Pewnie, że może tak być, że my na przykład wkręcimy się, mówiąc kolokwialnie, w alkoholizm, dlatego że ten alkohol był po prostu obecny od początku naszego życia i jest wiele takich rodzin, gdzie synowie zwłaszcza, obserwując ojców pijących, no jakby uważają w sposób naturalny, że alkohol jest po prostu częścią życia. Nie musi być częścią życia, ale to jest częścią życia w nadmiarze i uważa to za coś zupełnie normalnego, że przy każdej okazji jakiegoś spotkania ten alkohol musi być obecny, a nie musi być obecny. I pije się go w nadmiarze i pije się do takiej sytuacji, że na przykład już nie wiem, co się ze mną dzieje, urywa mi się film i tak dalej. Aczkolwiek tutaj chciałam zaznaczyć na zasadzie dygresja, wiecie, że ja jestem królową dygresji, lubię dygresję, że w przypadku alkoholu to mniej problematyczne i mniej uzależniające jest to, kiedy pijemy od czasu do czasu do wyłączenia filmu. Aczkolwiek tutaj to wyłączenie filmu, bo oczywiście mi się wydało podejrzane, jakbym miała taki problem, albo jakby ktoś do mnie przyszedł z takim problemem, ale regularność, dlatego że regularność powoduje to, że my wchodzimy w pewien tryb i robimy z tego takie picie nawykowe. Więc robimy sobie no, najgorszą rzecz, jaką możemy sobie zrobić. Jak gdzieś kiedyś gdzieś napotkałam na taki cytat, nie pamiętam już kto to powiedział, że zrobić sobie nawyk może być albo Twoim największym przyjacielem, jeżeli ten nawyk jest prawidłowy, bo on może Ciebie bardzo wspierać, dlatego że my lubimy takie nawykowe, powtarzające się czynności, tak jak na przykład mycie zębów, coś co robimy codziennie.
najlepiej jest właśnie coś robić codziennie. Wtedy najszybciej się uczymy, czy nie wiem, biegamy, czy robimy jakiś inny sport, robimy sobie rano jakiś koktajl, sałatkę i tak dalej. Jakieś mamy takie zdrowe nawyki, ale może też być Twoim największym wrogiem w momencie, kiedy jest negatywny. Więc takie picie, wiecie, po przyjściu z pracy jedno, drugie, trzecie piwko i tak codziennie, a na przykład w weekend jeszcze bardziej, no to bym powiedziała, że to jest naprawdę bardzo prosta droga i skuteczna wyjątkowo do tego, żeby się uzależnić od alkoholu. Więc są pewne takie elementy, które nas predysponują do tego, żeby się do czegoś uzależnić. Na pewno wzorce z domu. To są wzorce, takie bym powiedziała, życia społecznego, właśnie łączenie alkoholu ze wszystkim. Ale to są też wzorce, i pamiętajcie o tym, że to są wzorce rozwiązywania problemów. To są takie strategie negatywne rozwiązywania problemów i uzależnienia są dokładnie negatywnymi strategiami rozwiązywania problemów. Czyli one, wiecie, to jest taka krótka linka, taktyczne zachowanie, że ja się przez godzinę, dwie, trzy, pięć poczuję lepiej, ale później będzie coraz gorzej, bo nie dość, że ten problem, od którego chciałem czy chciałam uciec, się nie rozwiązał, to jeszcze w dodatku dochodzi mi drugi problem, jakim jest bardzo często, znaczy cała masa różnych problemów, tak? Problemy w domu, kłótnie, jakieś złe zachowania, jakaś agresja, naruszenie więzi, oddalenie się od siebie, tracenie czasu, gdzieś tam zatracanie swoich własnych zainteresowań, bo jakoś tak dziwnie inne rzeczy przestają mnie interesować, kiedy sobie na przykład nurkuję w pornografii, albo sobie palę tam zioło, czy jakieś robię inne rzeczy. Czy właśnie siedzę, kupuję sobie coś w internecie. To są takie kompulsywne zachowania, które właśnie są taką kotarą, która nas odsłania trochę od tego, że jesteśmy zwyczajnie w życiu nieszczęśliwi i od czegoś uciekamy i powinniśmy tak naprawdę zdiagnozować to, od czego uciekamy i skoncentrować się na tym, żeby rozwiązać ten problem, a nie używać takiej kotary kolejny i kolejny i kolejny i kolejny raz, żeby poczuć się po prostu zwyczajnie lepiej i dokładać sobie jakichś dodatkowych problemów. Bo tutaj bym też powiedziała, że takim ważnym punktem, jeżeli chodzi o dokładanie sobie problemów, jest to, że przy okazji uzależnienia pojawiają się różne trudne emocje. Czyli jak jestem pod wpływem na przykład jakiejś substancji albo jestem w sytuacji, kiedy jestem w jakiejś akcji, nie wiem, gram w coś albo no to też może być oczywiście granie na komputerze albo sobie oglądam porno albo sobie kupuję coś, no albo robię jakieś tam inne rzeczy, to wtedy przez chwilę jest fajnie, mózg dostaje dopaminkę i się cieszy, bo to jest taka nagroda. Tak jakbyście jakąś nagrodę fajną dostali. Przy okazji oczywiście hormony szczęścia też się wydzielają, endorfiny i tak dalej. Tu gdzieś napotkałam w ogóle w internecie na taką informację, że dopamina jest hormonem szczęścia. Dopamina nie jest hormonem szczęścia. Endorfiny są uważane za hormon szczęścia. Nawet nie serotonina, bo serotonina to właściwie jest taki hormon, który powoduje relaksację. A dopamina no to jest nagroda. Po prostu nagroda. Jesteśmy podnieceni, podekscytowani. Mózg się cieszy, tak jakby dostał jakiś taki zastrzyk cukrowy, tak działa dopamina. I to właśnie, tego właśnie doświadczamy w sytuacji, kiedy mamy kontakt z aktywnością, od której jesteśmy uzależnieni, bądź jakoś na nią uwarunkowani, czy nawykowo ją wykonujemy, ale tak kompulsywnie, tak jak powiedziałam. A w momencie, kiedy to wszystko gdzieś tam opada, załóżmy jest to, nie wiem, na drugi dzień, albo jest to chwilę po orgazmie na przykład, po porno, albo w momencie, kiedy wychodzimy w końcu z tego kasyna i nagle się orientujemy, że straciliśmy masę pieniędzy, albo znowu kupiliśmy coś, czego nie chcieliśmy kupować. W tym momencie pojawia się właśnie uczucie wstydu, zażenowania, mamy poczucie winy. Mówi się wyrzuty sumienia, chociaż właściwie to jest to samo. Poczucie winy, które powoduje, że na przykład obiecujemy sobie, że tego nie będziemy więcej robić, muszę z tym skończyć, niedobrze się dzieje. Czasem mamy takie myśli, czasem nie mamy, tylko po prostu mamy poczucie winy, że znowu to zrobiłem bez jakiejś takiej dalszej refleksji. No ale później zaczyna się nowy dzień na przykład, albo nowa jakaś taka sytuacja i coś nas znowu odpala i znowu wchodzimy w to koło, znowu wchodzimy w ten cykl. Więc warto jest wyłapywać takie sytuacje, kiedy to się oczywiście wydarza i wyłapywać, obserwować swoje własne emocje. I ja Was do tego zawsze zachęcam, żebyście obserwowali siebie, obserwowali swoje myśli, obserwowali swoje emocje.
jeżeli mam poczucie winy, jeżeli obiecuję sobie, że czegoś nie będę robić, a później łapię się na tym, że znowu to robię albo znowu to zrobiłem, bo już jest po fakcie, to zobaczcie ten cykl. Wszystko jedno, czego to dotyczy. Jeżeli na przykład się orientuję, że siedzę cały czas na Facebooku i marnuję czas, bo gdzieś mi przeleciała kolejna godzina i łapię się na tym, że oglądam jakieś głupoty, a jest tych głupot masę, sami wiecie, i naprawdę szkoda życia, szkoda czasu na oglądanie jakichś beznadziejnych filmików, które w ogóle niczego nas nie uczą. Ja wtedy na przykład, wiecie co, sugeruję, żeby się zastanowić, czy ja chcę na po prostu taką myśl mieć w głowie, nie? Taką samokontrolę, czy ja naprawdę chcę poświęcać na to swoje życie. Czy mi jest nie szkoda patrzeć się, na przykład tak jak ja się dzisiaj złapałam, na tym, że oglądałam w ogóle, jak dziewczyna drugiej dziewczynie malowała sprayem kostium kąpielowy. Nie wiem, ile to oglądałam, 2 minuty może, ale... Słuchajcie, 2 minuty, no naprawdę warto na takie głupoty poświęcać 2 minuty. No myślę, że jednak nie. Lepiej by było te 2 minuty przeznaczyć na gapienie się w słońce albo na przykład na wdzięczność za to, że jest piękna pogoda. Jeśli oczywiście jest piękna pogoda, bo dzisiaj nie jest. Także samo świadomość, może nie samokontrola, bo to... Ale co za tym idzie, również jakaś taka samodyscyplina, która wynika przede wszystkim z samoobserwacji tego, co robię, jaki to jest cykl. I skoro wcześniej dawałem sobie takie sugestie, że może warto by było to zarzucić, no to dlaczego tego nie robię? Więc refleksja tym samym. Kochani, parę rzeczy nam jeszcze zostało. Przede wszystkim to, w jaki sposób wychodzić z uzależnienia i na czym polega cykl uzależnienia, czyli to koło uzależnienia. No i jakieś tam inne rzeczy też nam zostały ważne. I tutaj tradycyjnie się pojawi oczywiście ten punkt, który już znacie, czyli żeby ten filmik nie był za długi. Jeżeli macie ochotę obejrzeć dalej i dowiedzieć się, jaki jest ten cykl uzależnień i w jaki sposób można wychodzić z uzależnienia, jak pomóc sobie, czy jak pomóc bliskim, wyjść z różnych uzależnień, to zapraszam Was do mnie na stronę. Macie w opisie link, na który wystarczy kliknąć. I tam już Was przekieruję na stronę, więc będziecie sobie mogli wszystko zobaczyć jak w telewizorze. Tu przy okazji chciałam zaznaczyć, że wiele osób pisało do mnie w sprawie abonamentów. Różnego rodzaju problemy zgłaszaliście, ja jak najbardziej nad tymi problemami pracuję. Ciężko mi powiedzieć, na jakim etapie jest to rozwiązanie dzisiaj, kiedy to oglądacie. Mam nadzieję, że już jest wszystko wyprostowane tak, jak powinno być. No i cóż, także zapraszam Was serdecznie, a ja na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia następnym razem.